Powiem tak, nie jest łatwo głosić słowo Boże w swoim zboże, że tak powiem w miarę często. Się człowiek zastanawia, co jeszcze może powiedzieć. Jak może jeszcze zachęcić, jak może jeszcze wezwać Kościół, braci i siostry do tego, aby Pan był uwielbiany. Kiedy śpiewaliśmy pieśni, kiedy. Był czas modlitwy. Pamiętacie, wielokrotnie o tym mówimy, że niezwykle ważnym jest oddawanie Bogu chwały. Niezwykle ważnym jest i zaraz mi się przypomniał taki werset ze Słowa Bożego, który mówi: A w jego domu wszystko woła, co? Chwała. Nie milczy, ale woła. Chwała. Drodzy, zachęcam was, abyśmy robili pewne postępy, pewne zmiany, żeby dokonywały się nawet też w formie uwielbienia i wywyższenia Boga. Nie wiem, czemu jest problem z podniesieniem rąk oddając chwałę Bogu. Nie wiem, czemu jest problem z klaskaniem dla chwały Bożej. Nie wiem, czemu jest problem z tym, żeby właśnie oddawać Bogu chwałę. Wybieramy się do nieba. Wybieramy się do nieba. Ja wiem, że tam nie będzie już żadnych ograniczeń, które też nasz, nasze ciało nam sprawia, czy nasza jakby, ale to też nie jest sądzę kwestia tylko jakby naszej struktury. Ale przecież, jeżeli słowo Boże mówi, róbcie to i tamto, dając Bogu chwałę, to dobrą rzeczą jest, kiedy się te, do tego dostosujemy. Chcę mówić na, czy przypomnieć nam tekst Bożego Słowa, który mówi o powtórnym przyjściu Pana. Siostra Mirela tutaj modliła się i w taki sposób, że możemy być w każdej chwili zabrani z tego miejsca i to jest prawda, dlatego że oczekujemy i Kościół oczekuje na ten moment, na tą chwilę, kiedy Pan przyjdzie. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, od 1 do 13 wiersza, mówi nam to podobieństwo, Jezus powiedział, o pannach mądrych i głupich. I odczytamy tak: Wtedy podobne będzie królestwo niebios do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec, i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, że zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Bardzo znane podobieństwo, drodzy, mówiące o powtórnym przyjściu naszego Pana, opowiedziane przez Niego w Jego nauczaniu, kiedy miałem 18 lat, a jakiś czas już to temu było, kiedy słuchałem zwiastowanego Bożego Słowa przez Kaznodzieje z zagranicy. Wtedy jeszcze ten zbór nie nazywał się Filadelfia, ale to był zbór, tam w Apienicy się mówiło. I on wtedy mówił tak: Wy, którzy macie 18 lat, możecie do, dożyć tej chwili, kiedy Jezus Chrystus powróci. To było wiele, wiele lat temu. Nie wiem, czy ja dożyję tego, tej, tej chwili i tego momentu, ale zobaczcie, że wszystko, co dzieje się dzisiaj, co dzieje się wokół nas, bardzo wyraźnie pokazuje, coraz mocniej pokazuje, że bardzo bliskie jest powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale przecież Kościół o tym mówi już od dwóch tysięcy lat. Ale miejmy to na uwadze, moi drodzy, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, u Boga i w ogóle w wieczności nie ma pojęcia czasu. Czas jest związany z naszym życiem i to jest, wieczność jest stanem, w którym człowiek, w którym Bóg przede wszystkim jest, ale w którym też znajdzie się człowiek. Apostoł Piotr w swoim drugim liście bardzo wyraźnie zaznaczył, że przyjdą szydercy z drwinami, mówiąc do nas, do tych, którzy wierzą w powtórne przyjście Chrystusa, no i gdzie jest to Jego obiecane przyjście? Wszystko tak trwa, jak trwało od wieków, od lat. Kiedy Piotr pisał ten list, to można było mówić od lat. Ale my możemy powiedzieć: Wszystko tak trwa już wieki. Gdzie to jest? I oni będą szydzić. Ale moi drodzy, możemy powiedzieć jedno. Skoro wypełniło się słowo prorocze mówiące o jego pierwszym przyjściu na tą ziemię narodzeniu w Betlejem, to, że on zawisł na krzyżu za grzechy, za grzechy człowieka, że stał, że wstąpił, yy, do nieba i zasiadł na prawicy Bożej. Skoro to się wypełniło, to także wypełni się ta obietnica Jego powtórnego przyjścia. I jak już nieraz mówiłem na tym miejscu, w Nowym Testamencie jest około 300 razy zapowiedziane powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dużo razy więcej jest, dużo więcej jest słowa proroczego. Prozost dotyczących drugiego jego przyjścia, powtórnego jego przyjścia, niż pierwszego jego przyjścia. Chociaż to pierwsze przyjście naszego Pana jest już zapowiedziane zaraz po upadku w ogrodzie Eden, kiedy mowa jest o tym potomku, który zdepcze głowę węża. I apostoł Paweł wyraźnie mówi, kto jest tym potomkiem, że to jest syn Boga żywego Jezus Jezus Chrystus. W każdym razie Kościół dzisiaj coraz jaśniej, coraz wyraźniej stoi przed tym wielkim wydarzeniem powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, to pierwsze przyjście, jak mówi nam słowo Boże, było ku zgładzeniu grzechów. To drugie przyjście jest ku zbawieniu dla tych, którzy uwierzyli. Autor listu do Hebrajczyków pisze tak, tak i Chrystus. Raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Czy oczekujesz na Pana? Czy jesteś gotowy na spotkanie z Panem? Czy jesteś człowiekiem, któremu Bóg przebaczył grzechy? Czy masz tą świadomość, że Twoje grzechy zostały ci przebaczone? Bo jest napisane, że On pierwszy raz ukazał się, objawił się, aby zgładzić grzechy. Drugi raz nie przychodzi po to, aby gładzić grzechy, ale tych, którzy przyjęli Jego łaskę, przyjęli Jego przebaczenie, On ich zabierze do domu, do swojej świętej obecności. Tych, którzy zaufali. A więc jeszcze jest czas, drodzy. Bez względu na to ile mamy lat, jeszcze jest czas, aby człowiek wezwał imienia Jezus dla swojego ratunku, dla swojego zbawienia i pojednał się z Bogiem. Kiedy mówię wezwał imienia Jezus, to znaczy, że żebyś wezwał go i przyznał się, że potrzebujesz jego zbawienia, jego łaski, jego przebaczenia i uwierzył, że jego święta krew przelana na krzyżu jest w stanie i gładzi każdy grzech, i jedna nas z Ojcem w niebie. Pan Jezus, kiedy mówił o swoim powtórnym przyjściu, a mówił wiele na ten temat, i Nowy Testament, jak powiedziałem, mówi wiele, Jezus mówi tak: ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego. Moi drodzy, kiedy On przyjdzie, ujrzy Go wszelkie oko. Ujrzą go ci, którzy go przebodli. Słowo Boże nam mówi, że kiedy on przyjdzie, część tych, którzy są gotowi, zostaną zabrani w mieniu oka, pochwyceni, dosłownie porwani z tej ziemi. Ci, którzy żyją, a uwierzyli w jego łaskę, w jego dzieło odkupienia na krzyżu, a ci, którzy byli umarni, zostaną wzbudzeni. I wyprowadzeni ze swoich grobów i zabrani przed oblicze Pana. Kiedy Biblia mówi o zmartwychwstaniu, to myślę, że Chrystus jest tym pierwszym, tym zarodkiem, tym, który zmartwychwstał. Później będą ci, którzy będą pochwyceni, a objawienie Jana, 20 rozdział mówi, też będą wzbudzeni z umarłych, tych, którzy podczas wielkiego ucisku będą zabici. I tam jest napisane, że. Oni dołączą i będą mieli udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. Kto ma udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu, nad tymi już druga śmierć, czyli wieczne potępienie, nie ma swojej mocy. Są uratowani, są zbawieni. W każdym razie, Pan Jezus bardzo wyraźnie o tym mówi. Mówi o słudze, który jest wierny, ale też o słudze, który jest zły. Przyjdzie Pan, sługi owego. W dniu, w którym tego nie oczekuje o godzinie, której nie zna, ten sługa, który służył, to zaraz poprzedza nam tę przypowieść. Ten sługa wierny i roztropny, który daje pokarm we właściwym czasie dla trzody Pańskiej, ale też są słudzy niewierni. W każdym razie Pan przyjdzie i wymierzy sprawiedliwość jednemu i drugiemu. On przychodzi. Nasz Pan Jezus Chrystus przychodzi, i moi drodzy, ta wieść, to powiedzenie też Maranata, Pan jest blisko, Pan przychodzi, powinna sprawiać w sercach ludu Bożego taką radosną nadzieję, ufność: oto zbliża się czas, dzień mojego odkupienia. Ja myślę, że ta cała sytuacja. Tej pandemii, tego koronawirusa, który pojawił się na początku tego, tego roku, który już powoli, powoli mija, on sprawił, że takie w nas zabrał nam naszą wygodę, takie nasze przyzwyczajenie, że nam jest tak dobrze, my możemy. Przychodzić sobie do zboru, my możemy słuchać Bożego Słowa, możemy się napić kawy, możemy być z sobą, spędzić czas, i nagle to wszystko gdzieś zostaje potrzęsione. Nasz komfort zostaje zabrany. Te takie nasze przyzwyczajenia. Z jednej strony, powiem Wam, jest to potrzebne, aby i nagle uświadomiliśmy sobie w tych momentach, nie wiem jak Wy, ale. Yy, co jest dla mnie w tym momencie ważne, na co, od czego ja się spodziewam, bo fajnie jest, jak to wszystko tak dobrze się układało. Ale z drugiej strony, Bóg nie jest zainteresowany Twoją i moją wygodą, drodzy. Bóg jest zainteresowany zbawianiem ludzi. I czy możecie powiedzieć na to amen? Bóg jest ciągle zainteresowany zbawianiem ludzi, kiedy wyraźnie widać, że Pan przychodzi. To my powinniśmy mieć coraz bardziej, jeszcze bardziej na uwadze to, że trzeba dawać świadectwo, głosić i mówić o Jezusie Chrystusie, który jest Panem i Zbawicielem, bo nie wiemy, ile czasu jeszcze nam zostało, kiedy on przyjdzie. Bóg jest zainteresowany tym. I to ta, ta wieś i ta cała sytuacja powinna nas mobilizować. Ciebie i mnie, każdego z nas, abyśmy dawali świadectwo o Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, te Panny, które tutaj są wspomniane, tam jest część mądrych i część głupich Panie, część, która chodzi w duchu, bo ten olej i ten zapas świadczy i tak z reguły jest to tłumaczone, że chodzi o obecność Ducha Świętego w życiu wierzącego człowieka, bez Ducha Świętego. Bez jego mocy ty i ja nie narodzilibyśmy się na nowo. Oto jesteśmy zapieczętowani duchem i apostoł Paweł w liście do Rzymian wyraźnie mówi ci, których Duch Boży prowadzi są synami Bożymi. Są synami Bożymi. I tam też jest napisane, że ten duch jest duchem synostwa i w tym duchu i przez Ducha Świętego ty i ja możemy Wołać do Boga, Abba, ojcze Tatusiu, który jesteś w niebie. A więc te panny, które tutaj są, to są, reprezentują Kościół, reprezentują zbawionych, ale jedne chodzą, czy mają, dbają o to, żeby ciągle ta relacja i ta społeczność z Duchem Świętym i, i to prowadzenie Ducha Świętego było w ich życiu obecne. A inne po prostu jakby nie szukają tego, nie dbają o to, nie troszczą się, aby mieć ten wystarczający zapas oliwy, tą relację i tą społeczność z Duchem Świętym. Ta przypowieść jest taka, jest jednoznaczna, jest jednoznaczna. Ona mówi, oto Pan przyjdzie, przyjdzie w takim momencie, w którym tak naprawdę nikt się Go nie spodziewa. Zwróćcie uwagę... To jest, to jest przypowieść, to jest obraz tylko pewnej prawdy, która mówi: albo będę gotowy, albo nie będę gotowy. Albo pozwolę się Duchowi Świętemu prowadzić i się przygotować, albo nie. I nikt z nas nie może tego zlekceważyć, dlatego że Jezus mówi bardzo wyraźnie, że część wejdzie, a przed niektórymi będą zamknięte drzwi do Bożego Królestwa. Do tych, którzy przyznawali się może do, do imienia Jezus, ale gdzieś ich relacja i społeczność z Bogiem, albo zupełnie od tej relacji, gdzieś zaczęli odchodzić, dryfować. Dlatego Jezus mówi: czuwajcie więc. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, o której syn człowieczy przyjdzie. Czasami ludzie próbują, próbowali sobie to ustalić, gdzie ogłaszali dzień i czas, kiedy on przyjdzie. Nie. Nie znamy dnia ani godziny. Jezus będąc w ciele nawet On mówi, ja jako człowiek nie znam, nie wiem, jaki to, jest, jaki to jest dzień. Ale ten dzień przychodzi, On przyjdzie nagle i niespodziewanie. I przyjdzie po tych, którzy są gotowi, których lampy nie gasną. To znużenie. Bo jest coś takiego w naszym chrześcijańskim życiu, nieraz tego doświadczamy. Znużenia. Raz biegniemy bardzo szybko, raz jesteśmy pełni entuzjazmu, raz byśmy nawracali cały świat, raz byśmy oddawali wszystko dla Pana, a innym razem już nie. Już jesteśmy zmęczeni, mówimy, niech inni może coś zrobią. Już nie jesteśmy tacy gorliwi, tacy oddani. Coś się zmienia. Tu jest napisane, one wszystkie zasnęły. Przychodzi taki czas, jest czas dla kościoła takiego ożywienia duchowego. Nazywamy to w historii kościoła duchowym przebudzeniem, kiedy nagle duch Boży działa, ma kogoś, kto stoi, modli się, woła do Boga, i nagle duch Boży dotyka ludzi. I dziwimy się, skąd oni są. Do tego przemówił, tamtego poruszył, i oni sami przychodzą z płaczem, z wołaniem. Pytają się, co mam zrobić, abym był zbawiony. I, Ale też przychodzi taki czas znużenia. W każdym razie Jezus o tym mówi, że one wszystkie zasnęły, i nagle rozległ się krzyk: Pan idzie. To ja myślę, że to jest tak, jak zaczą, zaczął się ten COVID, i niektórzy zaczęli dzwonić jeden do drugiego. Wiesz co? Wybacz mi. Do tej pory. Tego nie zrobili, do tej pory tego nie uregulowali, do tej pory mówili, wszystko jest fajnie, ale nagle, kiedy przyszła ta świadomość, Pan przychodzi, czy ja jestem gotowym, i odkrywali, ja coś powinienem uregulować, coś powinienem zrobić, powinienem zadzwonić i powiedzieć przepraszam, bo nie chciałbym, gdyby Pan teraz przyszedł być zastany w tym stanie z czystą sprawą, którą którą nie załatwiłem. On przychodzi. Popatrzcie, kiedy Jezus mówi kolejną przypowieść, troszeczkę dalej, mówi o tych, którzy służą w Jego Królestwie i o tych, którzy próbują przeczekać w Jego Królestwie. Ten jeden, który miał jeden talent, on go zakopał, zostawił, on postanowił przeczekać. Bylem go tylko nie stracił. Wiecie, naj... Najwięcej tracimy, kiedy próbujemy zachować status quo. Boimy się pomnażać, służyć tym, co Bóg nam dał. Zauważyłem jedną rzecz, że jeżeli tak człowiek idzie i próbuje się nie potknąć, to najczęściej się potyka. Kiedy próbujesz gdzieś po czymś iść, ale kiedy idziesz, bo masz cel, nie tylko pod nogami, ale dalej, tam patrzysz. Nagle odkrywasz, że ta droga, ten sposób poruszania jest taki, że idziesz bezpiecznie. I Pan mówi: Co zrobiłeś z moim talentem? Co zrobiłeś z tymi możliwościami, które Ci dałem? No tak, Panie, oto to jest to, co masz. A Bóg mówi: Ja tym nie jestem zainteresowany. Ja oczekuję na więcej. Kochani, kiedy On przyjdzie, będzie oczekiwał na owoc w naszym życiu. Będzie oczekiwał na to, że pomnożyliśmy to, co nam dał. Kiedy On przyjdzie, On będzie na to patrzył. Mówię tak: teraz jest czas usługiwania, teraz jest czas służby, teraz jest czas, abyśmy nawzajem sobie usługiwali, zachęcali się, budowali, napominali, jeśli trzeba. Po to, abyśmy byli gotowi na powtórne przyjście. Zwróćcie uwagę, ja kiedyś rozmyślałem nad tym fragmentem, moja uwaga została skierowana na to, że kiedy te głupie, którym brakowało oleju, mówią: Dajcie nam trochę, a my wiemy, że powinniśmy się dzielić tak generalnie. Powinniśmy użyczać z tego, co mamy. Ale przychodzi taki czas, że nie będę mógł nic użyczyć. A ty już nic nie będziesz mógł wziąć, i odwrotnie, bo albo jestem gotowy, albo nie. Albo pozwoliłem Duchowi Świętemu, Słowu Bożemu, przygotować moje życie i moje serce, albo nie. Albo pozwoliłem temu, że Słowo Boże zmieniało mój sposób myślenia i życia i działania, albo nie. Nie da się tego nadrobić. Tak jak nie da się straconego czasu nadrobić. Nie da się. Tak więc ta historia także pod tym względem bardzo mocno wybrzmiewa. Moi drodzy, dlatego Jezus mówi: bądźcie gotowi, czuwajcie, módlcie się i bądźcie gotowi. Ludzie nie będą świadomi tego, co się dzieje. Będzie jak mówi pan Jezus, jak za dni Noego, nawet nie spostrzegli się. Że przyszła zagłada. I zobaczcie, jak dzisiaj ludzie reagują. Ja tak mówię sobie, patrząc na tą całą sytuację, jestem zdumiony i wszyscy jesteśmy zdumieni. Mówię, bez żadnego wystrzału cały świat został spacyfikowany. Bez ani jednego wystrzału. Wydawałoby się, że to wojny zmieniają sytuację. A tutaj jeden mały wirus, jakaś rzecz, i cały świat jest spacyfikowany zdumiewające, prawda? Ale tak jest. I popatrzcie, jakie są różne reakcje. Wszyscy myślą, to minie i będziemy normalnie żyć, jak tak żyliśmy, jak wcześniej. I, I chodzi o to, żeby było dalej przyjemnie i miło. Nie wiemy, jak będzie. Może Bóg nam jeszcze podaruje trochę czasu. Może. Nie wiem. Może. Ale to jest napisane, że nawet w tym czasie, zresztą tak było zawsze, tak było za dni Nowego. Ludzie bluźnili i, i lekceważyli ostrzeżenia Boże. A to powinno być i dla Kościoła, dla ciebie, dla mnie i dla ludzi ostrzeżeniem o to, coś się dzieje, coś niewytłumaczalnego się dzieje. Pytanie jest, czy jesteś gotowy na spotkanie z Jezusem? Czy jesteś pojednany, bo On już przyszedł blisko dwa tysiące lat temu? On już zapłacił, oddał swoje życie i przelał krew za Twoje i moje grzechy. Pytanie jest: Czy przyszedłeś do Niego i od Niego, nie od człowieka, od Niego odebrałeś bezpośrednio przebaczenie swoich grzechów? Szczęśliwy jest człowiek, mówi Słowo Boże. Błogosławiony jest człowiek, któremu Pan nie poczytuje grzechu. Pan. A więc czy ty i ja, czy bezpośrednio od Boga odebrałeś przebaczenie, czy nie? Czy go prosiłeś o to? Bo wiem, że jeżeli człowiek przychodzi w uniżeniu i skrusze i prosi o to Boga, otrzyma przebaczenie. Słowo Boże tutaj jest jednoznaczne, jeśli wyznamy nasze grzechy Bogu, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiego grzechu. Ale muszę przyjść do Boga, muszę wyznać mój grzech i to, że potrzebuję łaski. Ale też muszę uwierzyć, że jego święta krew przelana na krzyżu jest wystarczająca, aby obmyć mnie z wszelkiego grzechu. To jest łaska. Tak więc oczekujemy na jego powtórne przyjście. Ono będzie nagle, ono będzie niespodziewane. Część ludzi, jakby doświadczając pewnych rzeczy, symptomów, będzie bluźnić, będzie szydzić, będą mówić, co jest. Będą podważać to wszystko, ale dla nas to powinno być bardzo jasne i bardzo jednoznaczne. Jezus, kiedy mówi o tym, i kiedy myślę o tej lampie i tym naczyniu z oliwą, tak najczęściej jest mowa o Duchu Świętym, ale pozwólcie, że i myślę, że tutaj o to chodzi. Kim są te mądre panny i na czym ich mądrość polegała? Że te lampy nie zgasły, że one były gotowe, nawet zdrzemnęły się, nawet przyszedł taki moment słabości, ale kiedy rozległ się krzyk, one wszystkie usłyszały. I nie tylko usłyszały, one nadal były gotowe. Nadal były gotowe. Ja myślę, że pierwsza rzecz, która jest niezwykle ważna, która pozwala nam Lampę naszego życia trzyma, utrzymać w tej jasności, żeby nasze życie świeciło, to jest to, że mamy nierozerwalną społeczność z naszym Panem Zbawicielem. Ta oliwa, ta dodatkowa bańka jest niczym innym jak ciągłym połączeniem utrzymywaniem połączenia z moim Panem, z moim Zbawicielem. Ewangelii Jana w 15 rozdziale Jezus, pamiętacie co mówi, od 1 do 16 wiersza? Mówi: Ja jestem krzewem winnym, a Wy jesteście latoroślami. Każda latorość, która we mnie trwa, wyda owoc, ale która nie trwa, będzie odcięta, jeżeli nie będzie trwać we mnie. Umrze duchowo i będzie odcięta. A więc. Aby mógł być gotowy, ty i ja musimy trwać w bliskiej relacji z Panem. A jeżeli ta moja relacja z Bogiem gdzieś tam zaczyna szwankować, powinienem pozwolić Panu, Duchowi Świętemu, Słowu Bożemu, dotykać mojego serca, naprawiać moje serce i myślenie i doprowadzać mnie do tego momentu, że pójdę na kolana i będę prosił Panie. Daj mi przeżywać Twoją obecność. Ja chcę doświadczać Twojej obecności. Ja chcę być blisko Ciebie. Chcę być z Tobą połączony i czerpać z Twojej mocy. Kiedy mówię o tym połączeniu, to mówię o tym ciągłym czerpaniu siły i mocy ze zmartwychwstałego stałego mojego Zbawiciela. Ja z nim mam społeczność. Pamiętacie, Jan mówi tak bardzo wyraźnie, a my mamy z nim społeczność, z ojcem i synem. Mamy z nim. Nie mieliśmy. Nie coś doświadczyłem kiedyś. Ja ją mam cały czas. Ta gotowa oblubienita to są ci, którzy cały czas mają tą społeczność. Takim przykładem jest Henoch. O Henochu jest napisane. W pierwszej Mojżeszowej, w piątym rozdziale, pamiętacie, tam jest napisane: Henoch chodził z Bogiem. I w pewnym momencie nie było go, bo Bóg go zabrał. To jest wspaniały przyczynek, jakby wspaniała zapowiedź powtórnego przyjścia i pochwycenia Kościoła. Dlaczego Henoch był gotów? Dlaczego było tak, że Henoch. Został zabrany, i nie widziano go już więcej, i pytano, gdzie ten Henoch jest. Nie wrócił na noc do domu, gdzie on jest. Może, tak jak ci prorocy, którzy szukali ciała Eliasza, rozbiegli się i szukano go po okolicy, Pan go zabrał. Oto w jednej chwili, w jednym momencie Paweł pisze, gdy Pan przyjdzie, Ci, którzy byli umarli, zostaną wskrzeszeni, ale ci, którzy z, doświadczą tego zażycia, zostaną pochwyceni, dosłownie porwani w gnieniu oka. To znaczy, ci, którzy mają społeczność, dos, moglibyśmy to oddać tym słowem, oni, oni chodzą z Bogiem. Na czym polegało chodzenie Henocha z Bogiem? W liście do Hebrajczyków myślę jest tutaj to wytłumaczone. Na czym Polegała gotowość to, że był gotów, że Pan go zabrał i więcej Go nie widziano tutaj. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale wiersz 5 i szósty są bardzo ważne w tym kontekście. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany. Zwróćcie uwagę. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Zanim zostaniesz pochwycony, musisz mieć świadectwo, ciągle żywe świadectwo, że podobasz się Bogu. Na czym, czy jak mogę się podobać Bogu? Kiedy trwasz w społeczności z Panem, jak jeszcze inaczej? I tutaj szósty wiersz jest wyjaśnieniem, na czym polegało to, że On podobał się Bogu. Że polega to, że Ty i ja będziemy podobać się Bogu, kiedy Jezus przyjdzie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Czyli bez tego położenia ufności w Chrystusie, w tym, co On dla mnie zrobił i kim dla mnie jest dzisiaj, teraz. Bez wiary, zaś bez zaufania nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że on nagradza tych, którzy go szukają. Zwróćcie uwagę: Henoch chodził z Bogiem. Henoch otrzymał świadectwo zanim go Bóg zabrał. Bóg widział wiarę w Jego sercu. Widział to, że on wierzy, on cały czas pozostaje pełen ufności i wiary. Henok też był człowiekiem, że wierzył nie tylko w Boga, ale wierzył, że Bóg postanowił go nagradzać, nagrodzić jego życie. Kochani, to jest niesamowite, więc mamy wierzyć nie tylko, że On jest, ale że Bóg będzie nagradzał Twoje i moje życie każdego dnia swoimi błogosławieństwami. Mamy prawo i przywilej. Czerpać z Jego łaski za łaską, z Jego błogosławieństwa i mocy każdego dnia, a także, kiedy On nas zabierze, abyśmy mogli doświadczać tego, czego oko nie widziało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, czego o czym nawet nie pomyśleliśmy, czego żaden człowiek nie widział, to przygotował Bóg tym, którzy Go umiłowali. A więc Henoch chodził z Bogiem, czyli chodził w wierze. Trwał wierze, trwał przy Panu i to sprawiło, że był gotów i Pan postanowił go zabrać z tej ziemi. Tak więc to chodzenie jest chodzeniem w wierze, chodzeniem w tej ścisłej, nierozerwalnej więzi z Chrystusem. Inaczej mówiąc, ty i ja musimy sprawdzać y, na, nasze życie. Druga rzecz, która się jakby jest kontynuacją. Y, to, to że to pozwolenie, żeby moja lampa nie zgasła, to jest to, co już Tymoteusz mówił na początku, na co zwraca uwagę, uświęcone życie, świętość, czystość. Ten, który się oczyszcza, uświęca, ten trwa w nim. Moi drodzy, to, to słowo... Oczyszczenie czy uświęcenie jest niezwykle ważnym. Pamiętacie, w tym samym liście do Hebrajczyków jest napisane, że bez uświęcenia nie ujrzymy Pana. Że powinniśmy dbać, aby był pokój Boży w nas i to świętość w naszym, czystość w naszym, w naszym życiu. To dlatego apostoł Jan w swoim pierwszym liście, pierwszym rozdziale, w wierszu siódmym napisał, że jeśli zaś w światłości chodzimy, jak on sam jest w światłości. Społeczność mamy z sobą i krew Jezusa, Chrystusa, syna jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pamiętacie w objawieniu Jana jest napisane o zbawionych, odkupionych, o tych, którzy cierpieli podczas wielkiego ucisku. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Kochani, Chrześcijanin jest człowiekiem, który doświadczył i doświadcza oczyszczającej mocy krwi Jezusa Chrystusa. To jest człowiek, który stara się, jeżeli zgrzeszy, dać przed oblicze Boże do światła. Wiecie, to, co zostaje ujawnione, wyznane przed Bogiem, to jest oczyszczone i przebaczone. A więc nie ukrywaj. Ale idź przed oblicze Boga, idź na kolana i powiedz: Panie, przebacz mi to, oczyś mnie, aby moja lampa nie zgasła, aby mógł mogła świecić, kiedy on, on przyjdzie. Lecz wiemy, mówi tak apostoł Jan w swoim pierwszym liście, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Gdyż ujrzymy go takim, jakim jest, i każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada. Zwróćcie uwagę, każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, że kiedy on przyjdzie, będę do niego podobny. I tu jest napisane dalej. Każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Oczyszcza się. A więc, ile razy potrzebuje. Być obmyty, oczyszczony w Jego świętej krwi, ja z tego korzystam. Przychodzę przed Jego oblicze, wyznaję mój grzech, czy pychę, brak przebaczenia, brak wdzięczności, nieposłuszeństwo, obmawianie, osądzanie i tak dalej. Kiedy ja, on mi na to Jego święty długi słowo pokazuje, ja to przyprowadzam, pozwalam, przyprowadzam to do światła, pozwalam się. Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu osądzać, tak aby on badał mnie, doświadczał, aby mógł ze swojego życia te rzeczy usuwać. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował Was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A więc, Oczekujemy na to, pisze Piotr też w swoim drugim liście, oczekując na Jego powtórne przyjście. Starajcie się, abyście znalezieni, zostali przed Nim bez zmazy i skazy. Kto się ma starać? Każdy z nas, każde Boże dziecko ja muszę pilnować samego siebie. Ty musisz pilnować samego siebie. Staraj się, abyś być znaleziony przed Nim bez. Skazy bez zmazy, bez nagany w pokoju bożym. Tak więc, kiedy mówimy o tych dziesięciu, o tych pięciu mądrych pannach, których lampy nie zgasły, miały olej, one czerpały i cały czas dbały o to, żeby ich relacja społeczność z Jezusem była żywa. One chodziły w wierze, one dbały o to, żeby ich wiara była żywa. Ufali, polegali na Bogu, i Bóg to widzi i honoruje. Wtedy otrzymujemy świadectwo, że podobamy się Bogu, że pozostajemy w wierze. Zresztą pamiętacie, list do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział, tam jest napisane: Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, giną, lecz tych, którzy zachowują wiarę. Trwamy w wierze. To są ci, którzy piorą swoje szaty we krwi baranka, ilekroć jest potrzeba. Doprowadzamy czy ujawniamy to wszystko, co jest niewłaściwe, i pozwalamy Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu, aby Bóg to nam pokazał, abyśmy mogli z tym przyjść, wyznać to Bogu jako grzech i doznać Jego przebaczenia przez wiarę i oczyszczenia przez wiarę, przez krew Jezusa. I ostatnia bardzo ważna rzecz. Jezus mówi o tym także w Ewangelii Mateusza, drodzy. To jest, to jest niesamowicie ważne. To, co zapisane jest w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus mówi tak, może przeczytam to w kontekście od piętnastego wiersza. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Moi drodzy, z jednej strony Słowo Boże mówi, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Ale to nie jest mówienie Panie, Panie, jak jakiś slogan bez niezgłębi serca i, i wprawdzie, że On rzeczywiście jest moim Panem. To o tym mówi Jezus, ale kiedy wzywasz imienia Pana skruszonym sercem, wołasz do Boga, by Cię wyratował od Twoich grzechów, dał Ci pokój. I, I przebaczył ci grzechy. Bóg obiecuje, że nas zbawi. Ale tutaj mamy ludzi, którzy lekko sobie traktują Boga. Na ustach jest może imię Pana. Oni mówią o Panu. Nawet coś tam jakby nadzwyczajnego, albo próbują coś uczynić nadzwyczajnego. Nie wiem, taki trudny tekst, bo mówią, mowa jest o prorokowaniu, mowa jest o wypędzaniu demonów, mowa jest o cudach. Bo przecież wiemy, że prorokowanie i cuda, i wypędzanie demonów należą do dobrych rzeczy. Ale tutaj gdzieś rozchodziło się ta wola Boża w życiu tych ludzi. I ja myślę, że Jezus, kiedy mówi, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, nie ten, który mówi, Panie, ale ten, który pełni wolę Ojca. Jezus wyjaśnia to od 24 wiersza i niżej. Kto jest Ten, który pełni wolę Ojca? To jest Ten, który słucha Słowa Bożego i pełni Go. I pełni Go. Słuchajcie, jak trudno jest ludziom od swoich własnych przyzwyczajeń, własnych przykazań, własnych nauk zostawić to wszystko, aby pójść za prawdą Bożego Słowa. Ileż razy Słowo Boże i Bóg musi przemawiać do serca człowieka, aby on uzmysłowił sobie, że to, co robi, jest niezgodne z Bożym Słowem. A więc będą mówić Panie, Panie, ale tak naprawdę nie będą respektować woli Bożej. Tego, co Bóg do nich mówi, to Słowo Panie jest puste i bez pokrycia, bo będą robić według własnych myśli, pragnień i własnych ustanowień. Nie zyska to aprobaty u Boga. Drodzy, to jest coś kapitalnego doświadczać, jak prawda Bożego Słowa nas uwalnia do życia z Bogiem. Nie? Kiedy nagle uświadamiasz sobie, że droga, dostęp do Boga jest bezpośredni przez Jezusa Chrystusa. Że nie potrzebujesz iść do nikogo innego, do pastora, do nikogo. Po prostu musisz przyjść do Ojca przez Jezusa Chrystusa, my. I to nas uwalnia. Nagle doświadczasz, że kiedy wyznasz swój grzech Bogu i czynisz to z otwartym, szczerym sercem i żałującym, to masz wierzyć wręcz, że Bóg ci przebacza. To jest cudowne wiedzieć, tę tą prawdę, że możesz z ufną odwagą przystąpić do tronu łaski. Tam jest takie mocne słowo, nawet kiedy jesteś oskarżony w swoim sercu i czujesz się niepewnie, bo zawiodłeś Boga. Tam to słowo mówi właśnie w takim momencie: z ufną odwagą przyjść do tronu łaski, stań przed Bogiem i proś go, aby ci okazał łaskę i przebaczenie i dostąpisz łaski. Kochani, to jest prawda, że kiedy będziesz modlił się do Boga, Bóg odpowie bardzo jasno i realnie. Czasami chcemy, żeby ludzie nam coś powiedzieli. Powiedz mi, co też Pan mówi takiego na mój temat. Wiecie, czasami, czasami tak jest. I Bóg posyła do nas słowo, prorocze zachęty przez kogoś. Okej, okay. ale chodzi o coś zupełnie innego. Ty, i ja. Każdy człowiek, ty i ja, sami musimy słyszeć głos Pana w swoim sercu. A więc idź na kolana i wołaj, i pytaj, Panie, co jest, dlaczego tak jest, co mam zrobić. Nie powie ci tego, pastor, kapłan, ksiądz nie wiadomo kto nie powie ci tego. Oto Bóg sam chce do Ciebie przemówić i Ci powiedzieć. I wiecie, że Bóg mówi: Że Bóg mówi, co z tego, że ja ci powiem, że grzechy są ci przebaczone? Jak ty sam musisz to odebrać od Pana i usłyszeć od niego, że on ci przebaczył, bo jest napisane: Szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan przebacza grzechy i który odbiera to osobiście od Boga. My wierzymy w żywego Boga, który przemawia i potrafi się komunikować z taką istotą jak ty i ja. Prawda? Nie wierzymy w kogoś, kto nie potrafi nam powiedzieć, o co mu chodzi. On mówi do ciebie i do mnie przez słowo, ale mówi przez Ducha Bożego głęboko do naszych serc, do naszych sumień. Możesz słyszeć Boga, możesz doświadczać Boga. Oto kiedy będziesz wzywał imienia Bożego, Pan zacznie mówić. Wiecie, ileż to razy zmagamy się z czymś w modlitwie, doświadczacie tego? Modlicie się o coś, modlicie się i czujecie ściana i mur. Ale wołacie do Boga, może zacznie, zaczynamy pościć i mówimy: Boże, daj pomoc. I nagle wewnętrznie w duchu odbierasz, że przychodzi Boże rozwiązanie, Boża pomoc. Doświadczacie coś takiego? Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, doświadczasz, że kiedy wołasz do Boga, przemawiasz, Duch Boży mówi do ciebie, do Twojego Ducha. I wiesz, Daniel potrzebował trzy tygodnie trwać w modlitwie i w poście. No tak, ale do Daniela przyszedł Anioł i on wiedział. Ale do nas, do Ciebie i do mnie przychodzi Duch Boży, Duch Święty. I daje świadectwo w Twoim i w moim duchu. Ta modlitwa jest wysłuchana. To już odebrałeś. Słuchajcie, to jest niesamowite. To jest właśnie ta też przemaganie w modlitwie, kiedy wołasz i wołasz i wołasz, i nagle duch Boży daje tą świadomość: modlitwa jest wysłuchana. I już przestajesz prosić. Zaczynasz dziękować. A ludzie patrzą na ciebie i mówią: Przecież nic się nie zmieniło. A ty wiesz, że się zmieniło już tam, przed tronem Bożym. Oto Bóg już odpowiedział. A teraz tylko czekam, aż przesyłka przyjdzie i będzie to widoczne dla wszystkich. My wierzymy w żywego Boga, który przemawia wyraźnie, którego możesz doświadczać i jego moc możemy doświadczać. Oto te pięć mądrych, mądrych panie, one tego doświadczały. One wiedziały, że mają relacje, one dbały o to, aby zachowywać swoje życie w czystości i też dbały o to, aby być w woli Bożej, kiedy Bóg przemawiał, objawiał Słowo, aby pójść za tym Słowem. Nigdy nie zapomnę tego, z czego doświadczałem na początku mojej drogi za Panem. Doświadczałem tego później, w innych sprawach, ale kiedy Słowo Boże, tak jasno i wyraźnie, pokazywało mi, co Bogu się podoba, a co nie. Co powinienem zostawić, zupełnie odłożyć na bok. Kogo powinienem wzywać, jak powinienem się modlić i tak dalej, i tak dalej. Poznacie prawdę. I prawda was wyzwoli. I tą prawdą jest Słowo Boże. I to jest Ten, który buduje na skalę, który słucha słowa i wypełnia słowa. Będzie gotowy, kiedy rozlegnie się głos, będzie gotowy. Pozwolił się przygotować przez Pana, przez Słowo. Jest obmyty, oczyszczony, trwa w społeczności i wierze. W zaufaniu Pana będzie gotowy.